Witam, drodzy Państwo! Dzisiaj zajmiemy się nieco inną kwestią, a mianowicie preparatami do pielęgnacji kopyt od firmy Keralit. Jednym lepiej, drugim słabiej znana firma, ale uważam, że godna jest naszej uwagi z racji na technologie weterynaryjne, jakie stosują w swoich produktach. Keralit istnieje od 1990 roku i specjalizuje się w produktach typowo do kopyt. Waldhausen jest dystrybutorem marki i posiada w swojej ofercie produkty, które omówię w dalszej części filmiku. A w międzyczasie dodam jeszcze, że na etykietach znajduje się kod QR, który przeniesie Was na bezpośrednią stronę firmy Keralit, gdzie znajdziecie wszystkie produkty wraz z polskimi opisami. Tymczasem zapraszam do zapoznania się nieco dogłębniej, do czego służy poszczególny produkt. Topowym produktem jest Keralit Hoof Festinger z pędzelkiem. Jeżeli masz problem z łamliwością i ścieraniem się rogu kopytowego, chcesz wzmocnić ściany i podeszwy, to idealny produkt dla Ciebie. Stabilizuje kopyta poprzez wiązania molekularne i chroni przed chorobą linii białej. Stymuluje cząsteczki keratyny, które znacznie poprawiają wytrzymałość i odporność na ścieranie rogu kopytowego bez negatywnego wpływu na mechanizm kopyta i jego nawilżenie. Dodatki paszowe nie wystarczą. Stabilizer działa natychmiastowo na ścianę sporową i podeszwę, wzmacniając i utwardzając róg. Zawiera aldehyd glutarowy, który jest niebezpieczny i wymaga stosowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nakładać tylko na podeszwy, ściany wsporowe i dolne części kopyta. Nie na strzałki. Również nie stosować na koronkę lub piętkę. Nie wolno stosować na zranione kopyta. Instrukcja opisze Ci dokładnie, jak korzystać z preparatu przy podkowach, mokrej pogodzie lub gdy koń chodzi boso. Kolejnym produktem jest Strahl Liquid, w nawiasie, przepraszam za mój niemiecki, czyli płyn do pielęgnacji i regeneracji uszkodzonego rogu strzałki. Stosować na dobrze osuszoną strzałkę. Zawiera również aldehyd glutarowy. Numer 3, czyli Keralit Undercover. Pomaga zapobiegać degradacji ścian wewnętrznych, czyli choroba linii białej, strzałek, podeszw i ścian wsporowych oraz pustym ścianom kopyta. Idealny do stosowania z podkowami, wkładkami ortopedycznymi i podkładkami silikonowymi. Chroni przez cały okres podkuwania i jest łatwy w użyciu. No dobrze, a co to jest ten aldehyd glutarowy? Zgodnie z Wikipedią jest to organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów, wykorzystywany do sterylizacji i jako substancja konserwująca, trujący, aktywny w stosunku do form wegetatywnych, bakterii, wirusów, przetrwalników i grzybów. Kolejnym produktem jest Lorbel Zalbe. Poprawia wzrost kopyt, utrzymuje elastyczność rogu kopytowego i koronki, utrzymuje cyrkulację i równowagę wodną. Regularne stosowanie uelastycznia róg kopytowy i poprawia mechanizm kopyta, zwiększając ukrwienie skóry właściwej i poprawiając wzrost rogu. Używamy na wilgotne kopyto i koronkę. Zawiera 20% oleju laurowego. Kolor może się różnić ze względu na naturalne składniki. Jeżeli szukasz czegoś do usuwania grudy i strupów, to Keralizin Zalbe jest właśnie dla Ciebie. Stosować raz, dwa razy dziennie, wmasowując w skórę. W razie potrzeby zastosować dodatkowe środki dezynfekcji. Należy utrzymywać obszar skóry suchy oraz zapewnić higieniczne warunki w boksie. I ostatnim produktem do pielęgnacji i regeneracji skóry kruchej i wrażliwej jest Dermacure Vet. Zawiera on wysokiej jakości olejek z dziurawca, dexpanthenol i tlenek cynku. Działają one kojąco, wspomagają regenerację oraz utrzymują skórę w stanie elastyczności i sprężystości. Pomagają również zapobiegać pękaniu piętek przy mokrej pogodzie. Dermacure Vet zapobiega podrażnieniom i zmianom skórnym w przypadku skóry wrażliwej i kruchej. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała i zapraszam Was serdecznie na zakupy do sklepów jeździeckich. Yeah!